Dzień dobry wszystkim, kto mnie śledzi na Instagramie i na Facebooku, ten wie już od paru tygodni, kto mnie nie śledzi, ten dowie się dopiero teraz. Dostałem pracę w jednym z barów, restauracji w Byron Bay, no i dzisiaj mam swój pierwszy dzień pracy, a będzie troszeczkę ten dzień zalazany, bo w robocie mam być o 6, a muszę w międzyczasie jeszcze znaleźć sobie nowe lokum, w sensie nowy hostel, bo tutaj niestety nie mogę wysiedzieć. Fajne miejsce na 1-2 dni, ale to jest takie bardzo mocno hipisowsko festiwalowe miejsce i generalnie wygląda to tak, że ludzie od samego rana walą jakieś dziwne substancje i od 10 czy 9 rano tańczą do takiego dosyć mocno hardkorowego psytransu, więc jeżeli to są wasze klimaty, to polecam, na pewno wam się będzie podobało, a jeżeli nie, no to niestety dłużej niż 3-4 noce się nie da wysiedzieć, bo po prostu nie, no to jest... Jeżeli chce się pracować i chce się jakoś tak w miarę normalnie funkcjonować, to niestety tak się nie da. Oprócz tego muszę jeszcze sobie kupić jakieś ciuchy do roboty. No a zakładając konto w banku, muszę też założyć sobie jeszcze takie konto emerytalne, na które jest tam odkładana część mojej wypłaty. No i zostało mi jeszcze na to wszystko jakieś 5 godzin, więc lecimy. Pierwszy fail zaliczony. Mogę w sumie czapkę założyć. Pierwszy fail zaliczony. Okazuje się, że żeby założyć konto w banku, trzeba się umówić wcześniej na spotkanie. RODO generalnie miałoby tutaj bardzo dużo do roboty, dlatego, bo wchodzi się do banku, dosłownie metro 20 jest stoisko, w sensie siedzi sobie człowieczek przy biurku, a w sumie tu stoi. No i pytają się o wszystkie dane ciebie i co z tego, że za tobą stoi 10 osób. Musisz podać PESEL, datę urodzenia, numer telefonu, adres. I na dodatek skanują twój paszport, więc tak trochę dziwnie, no ale no, to takie życie. Teraz czas znaleźć jakiś hostel w miarę przyjemnych pieniądzach, z małą ilością hardkorowych hipisów i gdzieś, gdzie będzie w miarę ciepło. Bo w tym moim aktualnym hostelu to byłem ostatnio pod trzema kocykami i nie mogłem spać praktycznie przez 2 dni, bo zamarzałem w nocy. Ale to już wam mówiłem, to trzeba się do tego przyzwyczaić w Australii, ale może znajdę w normalnych pieniądzach coś, gdzie będzie jakieś grzanie albo przynajmniej będzie troszeczkę ocieplony ten budynek. Nie mam pytań, ten budynek za mną, czyli centrum miasta i taki naprawdę nowy, czysty, widać, ogarnięty, wyremontowany budynek, 175 za tydzień, czyli dokładnie tyle samo, co w moim aktualnym hostelu, który znajduje się w dżungli, ale wiadomo, no, tam się nie płaci za to, żeby ładnie wyglądało, tylko raczej za wszelkie rzeczy, które się dzieją dookoła tego wszystkiego, ale tutaj to jest bardzo ciekawe, dlatego, bo ten hostel jest tutaj po mojej prawej, w sensie o tu. Tu. A moja praca jest po drugiej stronie tego budynku, więc miałem dosłownie jakieś 3 minuty do pracy. Na razie nie mogli mnie zaprosić, w sensie nie mogli mi pokazać tych pokoi, bo chciałbym je zobaczyć, zanim bym coś tam wynajmował. Ale powiedzieli, żebym wrócił za 2 godziny, więc tak też zrobię. A teraz czas udać się do miejsca, w którym być może uda mi się znaleźć jakieś takie second-handowe ciuchy do roboty. Właśnie tego marznięcia i tego, że tu jest zimno, żebyście sobie nie pomyśleli, że dramatyzuję, widzicie tu ekipę telewizyjną za mną. Właśnie nagrywają tutaj pod komendą policji materiał, dlatego, bo przedwczoraj w Byron Bay, czy tutaj najbliższej okolicy, zamarzł bezdomny. Więc to, że tutaj jest pod 26, 7, 8 stopni w ciągu dnia, a ja dramatyzuję, że jest zimno, no to uwierzcie mi, jest zimno, no bo jednak amplituda temperatur tutaj jest masakryczna, naprawdę. Tutaj w ciągu dnia potrafi być po 30 stopni, a wieczorem temperatura na przykład spada do 7 czy coś takiego, więc to nie są żarty. Google mówi, że przede mną jeszcze jakieś pół godziny na piechotę do tego sklepu. Próbujemy łapać stopa. Postałem 5 minut z kciukiem. No i w sumie zero reakcji. Praktycznie nikt się na mnie nie spojrzał. Nie było nawet, wiecie, takich reakcji w stylu o sorry, jadę tu niedaleko, albo machanie, że o sorry, nie mam miejsca. Tak jak to z reguły bywa. Tylko tutaj, nie wiem, na 50 samochodów, 60, a może ze 2 osoby się na mnie spojrzały i to nie z miną na zasadzie, uśmiecham się, stoi sobie autostopowi, tylko to była taka mina, what the fuck, co ty człowieku chcesz, co ty tu robisz. Więc ja nie wiem, jak działa ten autostop w tej Australii. Usłyszałem jakieś zwierzę znowu z tych bagien. Podobno działa, ale też usłyszałem to od takich, wiecie, filigranowych dziewczyn 1,60 m w kapeluszu i 45 kg wagi, więc wydaje mi się, że akurat dla nich ta autostop będzie działał wszędzie.
nawet w krajach, w których nie ma autostopu i nie ma samochodów, nagle znalazłby się samochód, który by się zatrzymał. Nawet nie tyle po to, żeby ją podwieźć, tylko po to, żeby się dowiedzieć, dlaczego ona stoi przy tej ulicy. No i wtedy jest szansa, że może się dogada, żeby ktoś ją podwiózł. Więc tak to jest łatwiej, no. A łysy musi zapierdalać z buta. Te sklepy Armii Zbawienia to zupełnie inny temat niż ten w USA. W USA to były ogromne sklepy z ogromną ilością ciuchów za grosze, często jakieś tam markowe, niemarkowe, ale generalnie raczej w dobrym stanie. A tutaj niestety wszystko wyglądało, jakby było wyciągnięte ze śmietnika. No ale cóż, no ludzie dotują takie rzeczy. Dotują? Donatują? Donatują? Wiecie, o co mi chodzi. Ale przygięciem jest moim zdaniem wrzucanie do takiego sklepu używanej brudnej bielizny, która jest taka, wiecie, obmechacona z dziurami na dupie i w ogóle. To było trochę dziwne, nie spodziewałem się tego. Jedyne co znalazłem to takie pseudogarniturowe spodnie czarne. Dzwony takie, że mógłbym tutaj wsadzić po prostu z całego siebie i całą swoją głowę. Zapłaciłem za to tylko $4. Nie mam zamiaru pracować w swoich ciuchach, ponieważ nie będę tylko pomocnikiem barmana, bo zaproponowali mi 2 zmiany w tygodniu jako pomocnik barmana, po tym jak przeszedłem taki dzień próbny. No i jak już mnie zatrudnili, w sensie po rozmowie z menadżerką, przyszedł do mnie szef kuchni i zapytał się mnie, czy nie chcę ze 2-3 razy w tygodniu robić jeszcze na zmywaku, na drugą zmianę. No to się zgodziłem, no bo wiecie, no nie mogę za bardzo wybrzydzać. A płaca jest taka sama w obydwu przypadkach, czyli minimalna stanowa, czyli 23,51 za godzinę brutto, czyli jakieś chyba 19, może $20 za godzinę netto. Ktoś mógłby powiedzieć, że $20 na godzinę to całkiem sporo, jednak biorąc pod uwagę ceny, które są w Australii i w Byron Bay, no to jednak praca 30 godzin tygodniowo powinna mi dać około $2400 miesięcznie, z czego samo wynajęcie pokoju gdzieś tutaj w okolicy kosztuje około 1000. No i koszty życia, jedzenie, wychodzenie gdzieś z ludźmi, piwo w lokalu czy nawet piwo w sklepie, to nie są małe pieniądze. No a wiadomo, ja też tuż nie jestem tutaj tylko po to, żeby żyć, tak? Tylko chciałbym, nie wiem, jakieś lekcje surfowania czy cokolwiek innego, gdzieś sobie pojechać, czasami na jakąś wycieczkę z ludźmi, coś zobaczyć w tej Australii. Więc no dupy nie urywa. To jest naprawdę minimalna krajowa i za tą minimalną prawdopodobnie, jeżeli nie znajdę jakiejś drugiej roboty, to może mi być ciężko przeżyć, ale największy plus jest taki, że na ten moment nie będę musiał przynajmniej prawdopodobnie już za tydzień, za dwa wydawać swoich oszczędności, tylko będę w stanie się tutaj utrzymać za swoje pieniądze, więc to już jest jakiś plus. Traktuję to też tak, że mam nadzieję, że dosyć szybko się nauczę troszeczkę bardziej bycia za barem, dlatego, bo to jest jeden z takich lepszych cocktail barów w Byron Bay, więc jeżeli ogarnę się za barem albo ogarnę się jako kelner, no to mam nadzieję, że dostanę jakiś awans i wtedy te pieniądze powinny być delikatnie mniejsze. Większe, nie wiem, mniejsze. Wtedy powinny być większe, logiczne, bo jest wyższa pozycja. A jednak też nie ma co się spodziewać zarobków w hospitalach takich jak w USA, ponieważ w Australii się nie tipuje. Dostałem się do tego hostelu, w którym chcę zacząć teraz mieszkać i wydaje się całkiem spoko, zobaczcie. Pokoje takie, tutaj mamy ile? 8-osobowy pokój. Jest klima, więc jak już będzie kiedyś lato, to nie powinno być dramatu. Jest balkon i tam jest jakieś jacuzzi i takie tam duperele. Są też, uwaga, szafeczki, więc to jest dosyć ważne, bo będzie gdzie schować laptopa czy coś. I jest też prąd przy łóżkach, więc myślę, że nie mam co się zastanawiać, tylko po prostu zabukuję sobie od razu na tydzień od jutra i będę robił małą przeprowadzkę, bo no w dżungli nie mogę mieszkać, po prostu nie, no mówiłem wam dlaczego, jest zimno, jest taki bardzo mocno hipisowsko-festiwalowy klimat aż do przesady, a dlatego też wydaje mi się, że to będzie mój nowy dom. Nie no dobra, bardzo spoko się wydaje ten hostel. Przed pracą wpadłem do mojego domku w dżungli, żeby się przepakować i przygotować, żebym jutro mógł tylko wstać, zwinąć swoje walizki i się ewakuować. No i jest to dosyć łatwe, bo wprowadziło się tutaj teraz parę osób, więc tak mniej więcej to wygląda. Jak widzicie, praktycznie nie ma miejsca, żeby się ruszyć nigdzie. Wszędzie jakieś graty, wszystkie inne fajne rzeczy. Ale muszę się spiąć i to zrobić, bo muszę być za 1,5 godziny w robocie. Pozapisywali mnie na same nocne zmiany jak na razie, więc jest idealnie, dlatego, bo w ciągu dnia mogę sobie polatać po mieście, zaznać trochę słońca.
słońce zachodzi, a ja idę do roboty. Zaczynam dzisiaj o 18, kończę o 24 i prawdopodobnie głównie takie zmiany będę miał, czyli każdy mój dzień pracujący to będzie tylko 6 godzin, a nie 8. To też muszę wziąć pod uwagę tutaj jak gdyby licząc moje możliwości zarobkowe i możliwości utrzymania się. Tak opowiem wam jeszcze na szybko, jak wygląda ten mój pierwszy dzień pracy. Przychodzę, przedstawiła mi się ta menadżerka tej całej knajpy, nie było tego typa, co do mnie dzwonił. No i tak na dobrą sprawę, to po jakichś 40 sekundach rozmowy po prostu posadzili mnie za barem i wiesz, i pomagaj barmanom, tak? Na szczęście w miarę szybko się ogarnąłem, o co chodzi. W związku z tym, że no, w Prim też byłem barbakiem przez jakiś czas, w Vail w Colorado. Po jakichś 30 minutach przyszła do mnie ta menadżerka, powiedziała, że podoba jej się jak pracuję, więc mam tą pracę, więc mega się zajarałem, no i powiedzieli, że mają dla mnie tylko dwie zmiany w tygodniu, dlatego, bo na razie jest w miarę spokojnie, więc mogę pracować w piątki i soboty po te 6 godzin. No i tak pomyślałem sobie, że okej, no lepsze to niż nic, ale na szczęście chwilę później podszedł do mnie szef kuchni i zapytał się mnie, czy nie chcę przypadkiem pozmywać naczyń dwa razy w tygodniu, na co się oczywiście zgodziłem, no bo nie ma co wybrzydzać. No i miałem w tym tygodniu być w pracy środa, czwartek, piątek, sobota, ale zadzwonili do mnie wczoraj, czy mogę przyjść jeszcze w poniedziałek. A że dzisiaj jest poniedziałek, to dzisiaj idę do pracy, więc super, nie powinno być jakiegoś strasznego zapieprzu. Ogarnę się mniej więcej z tym zmywaniem, co i jak, bo wiecie, no niby zmywanie, tak, ale trzeba wiedzieć prawdopodobnie, gdzie które rzeczy odkładać, czego używać do niektórych rzeczy. Wiecie, no generalnie pewnie to jest coś do ogarnięcia w 20 minut, no ale mimo wszystko wolałbym się ogarniać, kiedy nie ma tłumu ludzi, niż kiedy jest taki zapiew, że nie wiadomo za co się złapać. Wiadomo, nie jest to szczyt marzeń, ale od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że jeżeli dobrze się ogarnę ze wszystkim i zepnę dupę, to jest spora szansa, że może zostanę tam całkiem niedługo barmanem. A nawet jeżeli nie, no widzę, że kamera trochę zwariowała. Nawet jeżeli nie zostanę tam barmanem szybko, no to będę już miał pracę jakąś australijską w CV. Bo Australijczycy podobno właśnie bardzo krzywo patrzą na ludzi, którzy nigdy w życiu nie pracowali wcześniej w Australii. A ja już będę pracował, jeżeli się tutaj utrzymam parę miesięcy. Więc już będzie dobrze, no. Mam nadzieję, że będę pracował na tyle dobrze, żeby oni nie mieli powodów, żeby mnie wywalić. No i też mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć na tyle dobrze, żeby dosyć szybko dostać jakieś awansiki na wyższe stanowiska w tej knajpie. Kurde, to jest praca na zmywaku, a ja się zaczynam stresować, czy ja na pewno dam radę, czy nie zrobię jakiejś głupoty. Ale jaja. Nie będę was czarował. Jest już pierwsza w nocy. Po pierwszej w nocy ja właśnie idę do swojego dżunglo hotelu. Jak tylko będę miał okazję, zmieniam robotę. Nie ma opcji, nie będę robił na zmywaku. Po prostu nie. Zostawili mnie samego. Szef kuchni się zwinął o 21. Pomoc kuchenna się zwinęła tam o 23. Powiedziała mi jeszcze tam na odchodne. Tam podpowiedziała mi oczywiście co i jak. No i mówi, tam masz listę rzeczy do zrobienia, sobie tam odchacz wszystko i ten. I pewnie przed północą będziesz już w domu. Tak. Moja menadżerka siedziała i oglądała Netflixa już z nudów, bo nie wiedziała co robić. A ja siedziałem i zapierdalałem. I nie, po prostu nie. Współczuję wszystkim ludziom, którzy chcą być kucharzami, bo wiem, że bardzo często zaczyna się pracę w kuchni od zmywaka. Ale nie, ja mogę pracować w restauracji, ale jako front of the house. Nie chcę robić w żadnej knajpie na back of the house, bo po prostu to jest dramat jakiś. Kręgosłup mi siada od zginania się cały czas, wiecie, jak gdyby dół tego zlewu na wysokości moich kolan. Ja mam 1,90 m wzrostu i po prostu robienie cały czas takich schyłów. Już myślałem dzisiaj autentycznie, miałem tak, że aż zaciskałem zęby z bólu. Po prostu tak mnie boli góra pleców, tak mnie boli odcina klędziwiowa od tego schylania się w kółko. Wiadomo, odzwyczaiłem się trochę od fizycznej pracy. Ale ostatnio pracowałem jako pomoc baranomana na tym trialu i mi się podobało. Oczywiście jeszcze był taki on miał być całkowity luz, miałem się na spokojnie nauczyć co i jak, no i nagle się okazało, że taki luz był, że mieliśmy pełną salę. I w pewnym momencie musiałem zrzucić swoje ciuszki zmywacza, zacząć pomagać barmanom czyścić naczynia, jakieś zbierać już ze stołów rzeczy i tak dalej, bo się nikt nie wyrabiał, tak? Przecież barmanka latała z jedzeniem, bo po prostu nie było ludzi, żeby to wszystko ogarnąć. Więc knajpa fajna i bardzo chcę tam być pomocnikiem barmana, bo jeżeli chodzi o koktajle i tak dalej, to naprawdę świetną robotę robią. Ale nie, moją ambicją nie jest zostanie w żadnym wypadku kucharzem i dlatego chcę się jak najdalej trzymać od back of the house.
Jedyny powód, dla którego przyjąłem tą robotę, to jest to, że desperacko potrzebuję pieniędzy, tak? Więc jak tylko teraz będę miał okazję, nie poddaję się, cisnę dalej z CV, bo po prostu nie ma opcji, żeby mi opracowało jako zmywak, bo to jest, naprawdę podziwiam ludzi, którzy to robią. Nie wiem, wiadomo, może w innych knajpach jest inaczej, ale ja tutaj byłem sam, zostawił mnie samego. Przez 2,5 godziny próbowałem cokolwiek ogarnąć, pewnie połowy rzeczy nie zrobiłem. Tam wiecie, na liście, że tutaj to musi być sterylne, tam to musi być sterylne, podłoga musi być tak wyczyszczona. I weź jeszcze zapisaj na 7 stopniach na dworze, wychodź na ulicę i czyść te maty takie podłogowe wężem z zimną wodą. Po prostu nie. Już pomijam fakt, że tutaj jest... No, szkoda strzępić ryja po prostu.